Słuchajcie, taka sytuacja. Mój egzotyczny zakątek, cholera jasna, cały czas wodą podsiąka po tych opadach. Woda jest powiedzmy gdzieś 50 cm pod powierzchnią. To jest taka wnęka, przypominam, taka dziura wykopana. Wokół wszędzie jest ziemia ścisła, glina, a tutaj jest luźno. No i kurczę, ta woda opadowa się tu zbiera na takim poziomie, że dobrze, że nie mam żadnych palm ani bambusów tu posadzonych, bo by mnie po prostu pogniły. Kanny, banany, trochę różnych drobnych innych rzeczy, ale nic więcej bym się nie odważył. Dlatego wymyśliłem, że zrobię taki dren odwadniający. Może tu jakąś rurę zakopię, a może jakaś korytka. I tam gdzieś teren opada w dół, więc to tam sobie dalej wyjdzie. Ale nie ma wyjścia po prostu. Kurczę, niektórzy mają mało wody, a mnie zalewa. Taki rok może, ale kurczę, coś trzeba będzie przedsięwziąć, bo katastrofa. Wylewania wiadrem to tu jest na dobrą godzinę. Tak to jest wszystko nasączone. Ja tu wybieram z tej dziury, którą wygrzebałem, a za momencik jest dokładnie to samo. Tylko że bardziej zmącona. Jakby ktoś potrzebował brudnej wody, każdą ilość odstąpię. Na razie. Tego typu sytuacja. Wykop się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Kurde, i cały czas woda zapieprza. I to zapieprza normalnie prąd. Albo jakąś kaskadę zrobię, albo młyn wodny. No nie wiem, może z 5 cm ubyło na razie. Żaby na wpuszczami, kurczę, albo krokodyla jakiegoś. Będzie dopiero egzotyczny zakątek. Masakra, panie. No witam z puszczy. Przygoda. Otóż ostatnie opady deszczu doprowadziły do tego, że mój zakątek egzotyczny zmienił się w trzęsawisko. Krótko mówiąc, poziom wody był na tyle wysoki, że wypełnił tą mieckę po basenie. Wypełniała się cała i przyszła konieczność jakiegoś działania. Wymyśliłem, że wykopię tego typu rów, który odprowadzi.